Do zdarzenia doszło około godziny 5:30 w miejscowości Nowa Wieś Kościerska. Płonął drewniany garaż. W akcji gaszenia wzięły jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Z pozoru niegroźny pożar przerodził się jednak w prawdziwy koszmar. Doszło do wybuchu, w wyniku którego zginął 28-letni mężczyzna, a 6 osób, w tym 4 strażaków PSP, zostało rannych. Właśnie obudził mnie wybuch, taki głuchy wybuch. Ja usiadłam na łóżku i mówię, czy u mnie coś się zawaliło, czy no co się stało. Wyskoczyłam z łóżka, patrzę przez okno w jedną stronę, w drugą i właśnie po chwili usłyszałam wycie syren. Stan jednego ze strażaków oceniany jest jako poważny. Obecnie znajduje się on na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jego stan, jak poinformował nas Wiesław Kiedrowicz, rzecznik PSP w Kościerzynie, jest stabilny. Przyczyną wybuchu była eksplozja butli z acetylenem, którą wyniesiono na zewnątrz garażu. W wyniku tej eksplozji brat właściciela posesji zmarł na miejscu. Ciało jego zostało rozerwane. Oderwane zostały od korpusu ciała kończyny dolne, czyli nogi. Siła wybuchu była bardzo duża. Ciało zostało odrzucone na kilkadziesiąt metrów od miejsca właśnie wybuchu, z tym, że szczątki butli jeszcze dalej były, metalowe części butli, także to nawet w odległości około 100 metrów, można powiedzieć. Okoliczności zdarzenia ustala policja i prokuratura.